Siostry i bracia w Chrystusie, witajcie we Wrocławiu w pierwszy dzień grudnia. Słowa, jakie stawia przed nami z Biblią na co dzień, wydają się być nieco ponure. W słowie Starego Testamentu czytamy u Jeremiasza w 9 rozdziale 6 wersecie: oto ja wytopię mój lud i wypróbuję ich. A słowo Nowego Testamentu wydaje się być dlatego dobrym kontrapunktem. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Marek 13, 13. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że myśl, jaka wyłania się z tych dwóch tekstów, jest jednoznaczna. Wszystkie trudności i cierpienia to Boża próba, a naszym zadaniem jest wytrwać. Komu się uda, będzie zbawiony. Kto nie da rady, temu przypadnie jeszcze więcej cierpienia. Redaktorzy z Biblią na co dzień dopełnili to wszystko zwrotką pieśni ze śpiewnika ewangelickiego, pieśni 758 autorstwa biskupa Mikołaja Zinzendorfa. Życiem naszym rządź, Jezu, przy nas bądź. Gdy po cierpieniach każesz kroczyć, racz opieką nas otoczyć. Tylko czy to Bóg każe kroczyć po cierpieniach? Czy choroba bliskich, trudności finansowe, problemy w pracy, niepokój co do własnych wyborów, czy to wszystko przygotował dla nas Bóg? Czy taki tor przeszkód dla Jego szczurów, by mógł zobaczyć, jak fikuśne sposoby znajdą, by przedostać się przez labirynt życia, to jest właśnie nasz los? Czy takiego Boga widzimy w krzyżu? Oczywiście, że nie. I te wersety też oznaczają co innego, jeżeli tylko spojrzymy na to, gdzie są umiejscowione. Jaki jest sens tych tekstów, których są częścią. Słowa z księgi Jeremiasza o wypróbowaniu swojego ludu dotyczą oczyszczenia. Jeżeli macie czas, to spójrzcie na pierwsze 10 wersetów z 9 rozdziału. Słowa tej księgi dotyczą przestępstw ludu Bożego, złamania przymierza, a to ma konkretne konsekwencje. Mowa o wyzysku, oszustwie, kłamstwie i te rzeczy prowadzą do cierpienia konkretnych ludzi, a ostatecznie doprowadzą do upadku całego kraju. Wytopienie i wypróbowanie ludu oznacza więc oczyszczenie, podobnie do tego, co robi się z metalem. Bóg był w Starym Testamencie widziany jako król, a jednym z zadań króla było dbanie o porządek i o sprawiedliwość. Ten, wydawałoby się, ponury werset mówi więc o poprawie, o odnowie, nawet jeżeli ten proces będzie trudny. Cierpienie nie jest w nim karą samą w sobie, a spowodowane jest tym, że lud Boży nie stosował się do przymierza. Czyli zbudował niesprawiedliwy, oparty na kłamstwie i obłudzie system, a głos wołających o poprawę był ignorowany. I w tym sensie słowa Ewangelii Marka mogą być kontrapunktem dla słów Jeremiasza. W tych słowach Chrystusa, które czytamy w Ewangelii, znajdujemy sens o zbawieniu dla tych, którzy wytrwają czas próby i cierpienia. I ten czas ma nastać po zburzeniu świątyni. Świątynia w Jerozolimie była centrum kultu, fundamentem tożsamości religijnej i społecznej Żydów. Zapowiedź jej zburzenia musiała być szokująca. Uczniowie więc pytali, jakie będą znaki poprzedzały to straszne wydarzenie. I Chrystus odpowiada. Mówi o trudnościach i prześladowaniach, które uczniowie muszą znieść, żeby głosić Ewangelię. I te cierpienia nie będą oznaczały porażki, ale poza nimi czeka zbawienie, czyli ratunek, spełnienie, sens. Cierpienie nie jest w tym tekście jakąś wartością samą w sobie, ale będzie wynikało z wielkiego kryzysu i z potrzeby odpowiedzi na ten kryzys.
sama sytuacja, w jakiej się znajdą, nie będzie porażką, będzie jedynie przeszkodą. I w tej logice trudności i cierpienie nie są celem, nie są jakimś Bożym zamysłem, ale po prostu rzeczywistością życia, pośród której uczniowie muszą się odnaleźć, pośród której mają tym pilniejsze zadanie do spełnienia. I co to oznacza dzisiaj dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro? Trudności i cierpienia, jak zapewne dobrze wiesz, są częścią życia. Tak po prostu jest. I nie wierzę, żeby Bóg je stawiał przed nami, żeby nas stresować. Zamiast tego pomaga nam się z nimi mierzyć. Słowa Jeremiasza zmuszają do zastanowienia się nad tym, jaki świat budujemy. Czy my, ludzie poprzez Chrystusa włączeni w przymierze, stanowiący lud Boży, nie budujemy, podobnie jak ludzie czasów Jeremiasza, świata opartego na wyzysku, kłamstwie i obłudzie? Z czego wynikają kryzysy, jakie wydawałoby się co chwilę przechodzimy? Dlaczego wybuchają wojny? Dlaczego nierówności są tak wielkie? Ile jest osób wykluczonych w naszych sytych przecież społeczeństwach? A Ewangelia przypomina nam o odpowiedzialności, o głoszeniu dobrej nadziei, dobrej nowiny, nawet wtedy, gdy to, na czym opieraliśmy naszą tożsamość, runie. Bo ona nie może się opierać na czymś, co mamy tutaj, na jakiejś świątyni, na jakichś dogmatach. Ma się opierać na relacji z Bogiem. I w tym mamy być wytrwali. W tym doświadczymy zbawienia. I to w zasadzie są dobre słowa na grudzień, na miesiąc tak kojarzący się z podsumowaniami. Poświęćcie trochę czasu, żeby zadać sobie te pytania. Poszukać własnych odpowiedzi. A gdy poczujecie niepokój, to spójrzcie na Chrystusa i pomyślcie razem z Jeremiaszem, że próba bywa szansą na odnowę. I z Markiem, że wytrwałość w głoszeniu Ewangelii, a więc nadziei, nawet w beznadziejnym świecie, to nasze zadanie i jednocześnie sposób na doświadczenie spełnienia i sensu. Zostańcie z Bogiem.